Cześć, tu Jakub się wpiwi. Pokażę Ci, jak tanim sposobem mieć dźwięk na nagraniach z kamery DJI O3. Zapraszam Cię na film. Więc co będzie nam potrzebne do uzyskania dźwięku z drona? Takie małe, sprytne urządzonko. Jest to mini dyktafon z wbudowaną baterią i pamięcią 8 GB. Wymiary tego maleństwa to 45,5 mm na 18,5 na 6,5 mm grubości. Jak to działa? Wystarczy tutaj przełącznik przesunąć i dioda 3 razy mruga i sygnalizuje włączenie. I nagrywanie się już rozpoczęło. Producent daje tutaj też możliwość zmiany ustawień. I o tyle, o ile w instrukcji pisze, że po utworzeniu pliku tekstowego można zmieniać różne ustawienia, jak czułość mikrofonu, automatyczne nagrywanie i tym podobne. Niestety u mnie to nie działa. Jest to pewnie podróba podróby i instrukcja jest po prostu skopiowana z innego urządzenia. Tak mi się wydaje, bo testowałem to na różne sposoby i próbowałem znaleźć coś w internecie, ale ciężko znaleźć coś na ten temat. Urządzenie też posiada funkcję MP3. Słuchawki dostajemy też w zestawie, takie najprostsze. No ale nie o tym. Urządzenie jest bardzo czułe, w każdym bądź razie jest chyba ustawione standardowo na najmocniejszą moc. No niestety szkoda, że nie można zmienić tych ustawień. Chciałem Wam pokazać, jak pozbyłem się tego problemu. Tutaj jest standardowa nalepka, którą ja tutaj już nie mam, informująca, że to jest 8 GB. Po jej zerwaniu mamy tutaj śrubeczkę. Wystarczy ją rozkręcić. I tu od strony tych guziczków wypychamy urządzenie. Można sobie pomóc śrubokręcikiem. I wychodzi nam cała płytka i wnętrzność urządzenia. A co znajdziemy w środku? Kartę SD 8 GB. Którą można zmienić na inną. Testowałem i działa. Baterię, którą można wypiąć i podłączyć na przykład pod zasilanie z FC drona. Po rozebraniu mamy jeszcze taki plasticzek w środku. I co ja zrobiłem? Po prostu dałem tutaj dosyć twardą gąbkę w to miejsce. Włączę światło, żeby było lepiej widać. O. Pierwsze podkleiłem taśmą izolacyjną i na to dałem gąbeczkę. I to pozwoliło na dosyć mocne stłumienie wpływającego wiatru, w szczególności przez te szczelinki. I też stłumiło troszeczkę moc nagrywania, bo dosyć mocno, mówię, zbiera ten mikrofon. Jest bardzo czuły. Wystarczy to tak złożyć. Jak dacie tu gąbkę, to ona będzie tutaj mocno odbijać, ale po ściśnięciu powinno wejść. W ten sam sposób składamy, przykręcamy
I gotowe. Możemy się cieszyć z nagrań nagranych dronem. Ja dodatkowo mam tutaj taką osłonkę na lipo, którą tutaj się montuje. Może chwileczkę przyniosę baterię, to wam pokażę. Mam baterię. Tak ją tu montujemy. I do tego wydruku, który też udostępnię w opisie filmu, montuję ten dyktafon. On tu dosyć mocno i ciasno siedzi. Nie powinno mu się nic stać. Nie powinienem też go zgubić podczas lotu. Dodatkowo mam takie zatyczki. To też pozwala stłumić dźwięk z drona. I tak to wygląda na dronie. A jak nagrywa, to pokazuję w filmie, który zaraz zobaczycie. Polecam subskrybować kanał, jak i też swoje szkiełka do DJI O3 i filtry. Więcej na mojej stronie, również w opisie filmu. Polecam.